Rynek nieruchomości w Polsce można chyba tak spokojnie podzielić na dwie części. Jeden sektor to są duży inwestorzy instytucjonalni, głównie zachodni, czyli obcy kapitał, który kupuje duże nieruchomości komercyjne w Polsce, a druga część rynku to są poziom polski kapitał, który inwestuje coraz śmielej na rynku nieruchomości i jak widać po statystykach, rynek rozwija się bardzo mocno i instytucjonalni gracze kupują bardzo dużo produktów, także rekordy są bite jedne za drugim. Wskaźnikiem ceny rynku nieruchomości są tak zwane stopy kapitalizacji, które niektórych produktów są poniżej 5%, także nigdy nie było takich cen w Polsce. Jeżeli chodzi o rynek indywidualnych polskich inwestorów, no to widać, że rynek mieszkaniowy jest preferowanym rynkiem. Są bite rekordy kupowania mieszkań, szczególnie na wynajem, ale coraz więcej, coraz śmielsze widzimy projekty, także inwestowania polskiego kapitału w nieruchomości komercyjne. Ja jestem nauczony, że swoje ryzyko trzeba dywersyfikować. Trzymanie pieniędzy na koncie jest jednym rozwiązaniem, czyli rynek finansowy. Giełda jest drugim rozwiązaniem, ale zawsze rynek nieruchomości stanowił uzupełnienie tych inwestycji. Czego pochodną jest to, że jeżeli spojrzymy na do jeszcze niedawno najbogatsze osoby na świecie, one zawsze miały głęboki związek z rynkiem nieruchomości, dlatego że pozwalały im te inwestycje na pasywne przychody. To znaczy na czerpanie przychodów z najmu, które znakomicie uzupełniały portfel swoich inwestycji. Poza tym nieruchomości stanowią bardzo duże zabezpieczenie dla dalszych inwestycji. My zauważyliśmy w spółce 6B47 7 lat temu, że coraz inwestorzy nie będą chcieli inwestować w różne, powiedziałbym, instrumenty pochodne, czyli fundusze. Nasi inwestorzy bezpośrednio inwestują w projekty. I ta spółka została założona w 2010 roku. W tej chwili realizuje 1,5 miliarda projektów w realizacji. Głównie są to projekty mieszkaniowe, znaczy nasi inwestorzy inwestują w nasze spółki komandytowe i przy sprzedaży realizują swoje zyski, ale też mamy projekty przychodowe, czyli budują z nami, tak jak Gliwice budowane są przy współudziale polskich inwestorów. Są inwestorami w spółce, która realizuje dosyć duży projekt handlowy. Tam polski kapitał zainwestował około 25 milionów złotych, także sporą kwotę, której oferowaliśmy dwucyfrowe zwroty.